Siemanko, dzisiaj sobie połączymy tego faceta z tym kokosem. To co, zaczynajmy. Na samym początku musimy sobie wyciąć naszego modela, więc sobie weźmy Object Selection, a w sumie naciśniemy sobie Remove Background. No, zadziałało mniej więcej. Teraz weźmy sobie jakiś kolor z jego karnacji. A myślę, że ten będzie spoko. I go sobie przyciemnijmy. Czyli krzywa. Dajmy tak. I sobie tutaj namalujmy coś takiego. Ok, teraz jeszcze go tylko poprawię to zaznaczenie, bo widzę, że nie jest idealne, więc za chwilę do was wracam. Dobra, wróciłem. Teraz weźmy naszego kokosa i ustawmy go sobie tam, gdzie powinien być, czyli na jego głowie. I sobie go pomniejszymy troszkę, żeby pasował. Dobra, wezmę do ręki myszkę, będzie wygodniej. I chcę mniej więcej zasłonić wszystkie włosy, żeby nie wchodziły w paradę, więc mniej więcej tutaj, tylko jeszcze sobie opacity zmniejszę. Jeszcze troszkę opacity zmniejszę. Tak. I z tej strony trzeba troszkę pomniejszyć. Mniej więcej ten oto sposób, żeby na oczy nie wchodziło za bardzo. Okej, powinno być git. Dobra. Jeszcze tylko warpem rozciągniemy troszkę, żeby bardziej pasowało. Mniej więcej tu. I tutaj jest git. Teraz wytnijmy naszego kokosa. Czyli weźmy sobie, zaznaczmy. I dookoła. Za chwilę wracam. Dobra, kokos wycięty. Teraz wystarczy, że musimy zamaskować jego głowę. Więc wrzućmy to sobie jeszcze do folderu jednego, żeby nie tracić, jakbyśmy chcieli coś zmienić. I weźmy sobie tutaj normal. I głowę u góry możemy całą ukryć. Ten oto sposób. Tutaj jest troszkę. Weźmy sobie jeszcze tu poprawmy. Ten oto sposób jest git. Teraz wystarczy, że zmienimy kolor. Czyli weźmy sobie Color Range. Zaznaczmy ten o. Zaznaczmy sobie miąższ. Dobra, przygotowałem sobie już zaznaczenie, tak ono wygląda. I sklipowałem do tego to modela. I teraz musimy po prostu ten kolor troszkę zmienić. Czyli weźmy sobie cyjan, troszkę przyciemnijmy. Żółty też. I czarne zbustujmy. Teraz weźmy sobie jeszcze jedną warstwę, zróbmy tym razem Hue and Saturation. Skopiujmy tą maskę. Weźmy sobie Saturation. Obniżmy Saturation troszkę, przyciemnimy. Tak, przyciemnimy. Ten kokos tutaj mi się troszkę nie podoba, więc go możemy troszkę tutaj zamaskować. W ten oto sposób. I przy okazji jego głowę. O. No, minimalnie lepiej. Teraz to sobie wszystko połączmy. Dobra, dodam troszkę światła, żeby pasowało do tego modela, bo jednak światło pada z lewej strony, więc troszkę dodamy minimalnie. Odwróćmy sobie. Weźmy sobie gładki pędzel. Flow na 0,5 ustawmy. Pamiętajcie, biały odkrywa, czarny zakrywa. I tutaj minimalnie na biało sobie. Ale pędzel. No. I 0,5. I po mała różnica, ale zawsze wpływa na efekt końcowy. Teraz to sobie scalmy wszystko, zamienimy na Smart Object. Dajmy Camera Raw. Tak prezentuje się efekt końcowy.